Siemanko wariaty, w kolejnym odcinku to ja, Baniak. Oczywiście kolejny odcinek z petard, to co najmłodsi i też starsi uwielbiają. Mamy tutaj pojedynek C4 kontra FP3 Small, czyli JC05. No niestety są to petardy już słabsze. Akurat tutaj mam partię z 2017 roku i mamy tutaj partię z 2018 roku, C4-ki, oczywiście od Pyromaxa, kategoria F3, JC05 także kategoria F3. Zobaczymy, jak owe petardy, jak na dzisiejsze czasy się spisują. Z tego co mi wiadomo, są oczywiście nowsze partie. Jak wypadają, nie wiem, chociaż testowałem partię 2020 z Jorge w JC05 i wypadały bardzo słabo. Więc przechodzimy oczywiście do testu na tym. Na sucho oczywiście, jak zawsze, bez zbędnego gadania. Jestem ciekaw. I co? I pójdę na garnuszku i zobaczymy. A tam pracują panowie, pełną parą. Dźwięk oczywiście z mikrofonu Saramonic, gdzie serdecznie polecamy, macie link w opisie. Bardzo fajne mikrofony zewnętrzne mają, oczywiście wbijajcie na grupę Pyrogang na Facebooku. No i co, przechodzimy do testu, sam jestem ich ciekaw. W pierwszej kolejności zsuń na JC05. Jak na 2.17 to dobre. C4. Staje dość blisko, ale pewna, że porównywalne są. 17, przepraszam, a tu jest 2018. Powiem wam, że zarobiście wypadają. 24,9 g neku na opakowanie, a tutaj mamy 30 g na opakowanie. Czyli C4 wypadają, że mają więcej, ale moim zdaniem tutaj weźmiemy jeszcze sobie zapas, weźmiemy garnek. Moim zdaniem wypadają podobnie, więc jak są gdzieś do zdobycia, to możecie brać, ale możecie wpisać w komentarzu, jakie testowaliście wy, z jakiego roku. Oczywiście z tyłu może słychać mi gorzej, bo no, mikrofon jest jednokierunkowy, żeby uzyskać lepszy efekt wybuchu. Głośne. Podobnie wybuchają. No dobra, teraz idziemy sobie tutaj kawałek. Przetestujemy sobie na garku. Taki odcinek dla was. Coś ja bym pokazał, ale wiecie co? To co robią ludzie, to się w głowach nie mieści. Dobrze, zaczynamy. Spacerowo. W pierwszej kolejności idzie JC05, a w drugiej kolejności idzie słynna C4. Dobra. Mamy miękkie podłoże. Wiadomo, że z podłoża twardszego, czyli beton, asfalt, ten garnek wyleciałby o wiele wyżej. Dosyć wysoko, jak na taką małą petardę. Dosyć wysoko, fajnie. Teraz idzie C4. Garnuszek. Przydeptane. Oj, chyba niżej, niżej chyba. Jeszcze raz przetestujemy. Jeszcze raz pójdzie C4. O, ptaczki ćwierkają, się nie boją. Co do jakości wykonania, no zdecydowanie lepiej wychodzą od C05. Jeżeli chodzi o jakość wykonania. Ceny na dzisiejsze czasy nie znam. Uj, mamy fail. Ceny nie znam, bo ceny się zmieniają, bo mamy rok 2000, wiadomo, 22, ceny są, no, zmieniają się, tak? Fail. Wiecie co, odczekam chwilę. Dobra, wracamy w około 10 minutach.
Lepiej nie ryzykować. Ląd cały, kołgas. Ale ponowimy. Okej. Wyżej. No, czyli mamy faworyta JC05 z 2017 roku. Są o wiele mocniejsze, jak widzicie. Jeszcze sobie przestrzelimy tak. O. Tam kolejną wyciągłem z kieszeni, tu kolejną. Więc zobaczymy. Zgasła. Jakieś takie niemrawe. Ale głośniejsze. Jednak tu w lesie czuć, że są głośniejsze. No, więc widzimy się za chwilę. Taki bonusik dla was. Patrzcie, co się przytrafiło. No, czekajcie. Nie, nie, czy złapię was trzeciurkę. Z dwoma lontami. Widzicie? Chińczyki to potrafią. Właśnie, poczekajcie. Ha. Co się dzieje? Tylko nie wiem co. Mój bumper. Uciekaj. Mamie. Boże, czy ty to widzisz? Nie wierzę. Słoneczko. Na was, mordeczki. Fire in the hole. JC05 kontra C4 mini. Powiem wam, że huk był fajny. No. Także fajnie to wyszło. Jeżeli się odcinek spodobał, łapa w górę, kliknijcie w suba, bijajcie na właśnie na Facebooka, na Pyrogang, na grupę, wszystko macie w opisie. Na razie, do następnych odcinków. We'll be right back.